No tak, no mogę tutaj powiedzieć tylko jedynie o drugiej połowie, że gdzieś tam na początku no Chojniczanka miała nad nami kontrolę, to było widać, że sobie nie radziliśmy gdzieś tam z utrzymaniem z przodu. Fajnie, czasami fajnie z kontrą wychodziliśmy, no ale to jeszcze no, to nie jest to, co chcemy jeszcze grać, no każdy to widzi. Był jednak moment w drugiej połowie spotkania, kiedy powoli zaczynaliście odzyskiwać kontrolę nad tym, co dzieje się na boisku, zaczęliście tworzyć sytuację. Długo nam przyszło czekać na pierwszy celny strzał na bramkę Chojnic w wykonaniu Kacpra Karaska, ale od tamtego momentu coś fajnego z przodu dziać się zaczęło, czego dowodem później była bramka Karola Danielaka czy sytuacja Przemka Kity. No tak, szło to trochę mozolnie, ale gdzieś tam już pod koniec złapaliśmy jakiś tam rytm i myślę, że to może dać pozytywy, że jednak można coś wykrzesać też z tego składu, co wychodzi na drugą połowę, tak? Bo wiadomo, że nie wszyscy też grali w lidze, czy teraz dopiero zaczynają z nami młodzi trenować, ale uważam, że można ze wszystkiego wyciągać pozytywy i w drugiej połowie było na pewno widać trochę pod koniec. Z tygodnia na tydzień widać, że młodzież no, zrobiła postęp, tak? Że już troszeczkę pewniej na No boisku. tak, no to jest naturalne, więc jeżeli będą dłużej z nami, to będą przyswajać te wszystkie narzędzia, którymi chce dysponować ten niedźwiedź, więc myślę, że jeszcze trochę czasu i już każdy będzie na równym poziomie. Mówimy o tych młodych zawodnikach. Dzisiaj rzeczywiście widać było, że z minuty na minutę, tak jakbyście się coraz lepiej z nimi zgrywali, lepiej rozumieli. Dobre zmiany Dębińskiego, fajne wejście Machałka, który zresztą też miał strzał tutaj, fajnie się znalazł. Wydaje mi się, że podjął słuszną decyzję, z celnością było już troszeczkę gorzej, ale te sytuacje ofensywie rzeczywiście się pojawiały. Też ta gra w defensywie zaczęła wyglądać lepiej po tym początku, o którym wspominałeś, no który powiedzmy sobie nie był najlepszy, bo na zbyt wiele Chojniczą rzeczywiście pozwoliliście. Znaczy tak, na pewno nie chciałbym też oddzielać tak, że młodzi, starzy czy coś, bo jesteśmy jednym zespołem i każdy musi wykonywać swoje zadania, które narzuca nam sztab i no i mówię, to szło mozolnie, ale już łapaliśmy ten rytm, nawet defensywy, tak, gdzieś tam tych mniej było błędów, Chojniczanka w sumie nie stworzyła sobie za dużo sytuacji w drugiej połowie, a tak naprawdę miałem tylko dwa strzały, tak, więc no więc uważam, że są pozytywne na kolejne mecze, tylko czekać, cały tydzień pracować i w piątek, żeby wygrać. Jeszcze sparing. Janusz Niedźwiedź, trenerze, bardzo proszę na gorąco, no na gorąco, chociaż trudno w tych warunkach, o ocenę tego spotkania. No, myślę, że tu wszyscy, jak staliśmy, każdy odczuł to, natomiast no, kolejny materiał do zobaczenia, jak radziliśmy sobie dzisiaj w tym nowym ustawieniu, bo pewnie większość z Was zobaczyła, że graliśmy na dwójkę napastników, wróciliśmy do tej trójki stoperów. Więc patrząc na zachowania w defensywie, to są różne zachowania i też ten system ostatnio był 1-4-4-2, dzisiaj 1-5-3-2 czy 1-3-5-2, bo to zależy jak wahadłowych traktujemy. Więc tak naprawdę wczoraj poświęciliśmy trochę czasu tylko na grę w obronie, bo cały tydzień pracowaliśmy nad innymi rzeczami, które chcieliśmy, żeby były zrealizowane w tym meczu. Więc my akurat tutaj jako sztab skupimy się na tych rzeczach, na którymi pracowaliśmy właśnie w tym tygodniu, a no to ustawienie też będziemy mieli przynajmniej ten materiał, żeby zobaczyć z zawodnikami, porozmawiać, jak oni się czuli, gdzie widzimy te braki w tym akurat ustawieniu. No i póki co jeszcze troszeczkę mało z przodu jakości, tak? Bo dwa czy trzy celne strzały w ciągu całego meczu, no to nie za dużo. Tak, ale przynajmniej kilka takich możliwości, nawet w końcówce to wystarczyło dwie, trzy akcje lepiej rozegrać i byśmy mogli stworzyć sytuację. No, powiem tak, to nie jest jeszcze czas na to, żebyśmy dzisiaj już ćwiczyli, nie wiem, finalizację i strzelali na bramkę, bo zawodnicy pracują ciężko i dzisiaj gdybyśmy zrobili taki trening strzelecki, to moglibyśmy mieć więcej kontuzji niż pożytku, dlatego na to jeszcze przyjdzie czas. Natomiast teraz jest czas na ciężką pracę, nawet wczoraj na treningu zawodnicy odbywali dosyć mocne tempówki, które wykonali więcej już niż w zeszłym tygodniu, bo wchodzimy w coraz większe obciążenia. Natomiast no, pod kątem sytuacji to i w sumie Chojniczanka mogła przynajmniej jeszcze ze dwie, trzy bramki strzelić i my gdybyśmy trochę lepiej rozegrali kilka sytuacji, też mogliśmy stworzyć tę sytuację. Trochę mi zabrakło w pierwszej połowie szczególnie strzałów, bo dochodzimy do dwóch pięknych sytuacji, gdzie idealnie się prosi o to, żeby oddać strzały, nie oddajemy. Dopiero widziałem w drugiej połowie na przykład Kacper Karasek czy Karol Danielak dopiero oddali strzały i z tego była bramka. Panie trenerze, przepraszam, nie wszyscy piłkarze zagrali, nie było między innymi Juliusza Letniowskiego. Co się stało? Jurka na razie nie będziemy mieli do dyspozycji, więc nie zobaczymy go w najbliższym czasie. To znaczy jakaś kontuzja poważna, tak pan brzmi. E,
tak jak powiedziałem, jeszcze musimy poczekać na Julka. Najważniejsze, że już wiemy co i jak i tylko teraz kwestia będzie najbliższego czasu, żebyśmy mogli określić, jak długo potrwa przerwa. Norwek pojawił pierwszy transfer się pojawił. Mhm. Myślę, że jest pan zadowolony, że ten Norwek się tutaj do Widzewa zgłosił. No przede wszystkim trochę to trwało, ale no, myślę, że już wiecie dlaczego to tak długo trwało. Dołączyłby do nas zdecydowanie wcześniej, już ponad tydzień temu, natomiast no, są czasem sprawy, na które nie mamy wpływu, no i to była jedna z takich spraw. Dlatego cieszę się, że dołączył kolejny zawodnik i nie chcieliśmy ryzykować, bo on no, myślę, że chciałby pewnie dzisiaj coś zagrać, natomiast nie chcieliśmy ryzykować, bo miał długą podróż, później miał cały dzień testy praktycznie do godziny 20, potem podpisywanie kontraktu, więc na razie wrzuciliśmy go w inny trening, na razie motoryczny i od poniedziałku już będziemy mogli go zobaczyć na boisku. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie, pamiętam, że było, nie wiem do końca, co jest z Letniowskim, ale wiem na pewno, mm-hmm. że go nie będzie jakiś czas. Czy to oznacza, że trzeba szukać jakiegoś piłkarza na tą pozycję, czy... Tak jak powiedziałem, no nie zobaczymy go przez jakiś czas, ale mówię, najważniejsze, że już w tej chwili wiemy co i jak i myślę, że tutaj jeszcze będzie też komunikat i myślę, że tutaj odpowiemy też na większość pytań, ale mówię, chwilę jeszcze trzeba będzie poczekać, bo to chwilę potrwa, także nie zobaczymy Julka w przyszłym tygodniu na pewno tutaj w zajęciach z piłką. Jeszcze tylko jedno zdanie o młodzieży. Widać postęp w stosunku do tego poprzedniego sparingu. Trochę pewniej ci młodzi zawodnicy na boisku. I właśnie po to są te mecze, bo jednym meczem kontrolnym nie zobaczy się wszystkiego. Zawodnik może albo błysnąć, albo zagrać słabo, albo być po prostu tłem. Natomiast tu jest bardzo ważne, żeby ci zawodnicy cały czas trenowali, cały czas podnosili swoje umiejętności. No i tak jak zauważył pan, że rzeczywiście lepiej to wyglądało, jeśli chodzi o tutaj młodych zawodników, bo pewnie się czują, bo też zrobili więcej jednostek. I to tak samo jak my zaczynaliśmy jeszcze te 6-7 miesięcy temu, gdzie wprowadzaliśmy te pierwsze treningi, to też są zawodnicy, którzy też potrzebują chwili czasu. Dlatego właśnie do momentu tego wyjazdu do Turcji będziemy próbować właśnie tych wszystkich ustawień, będziemy szukać miejsca dla tych młodych zawodników, żeby oni też swoje minuty dostawali. Oczywiście na końcu muszą się po prostu obronić.